Dzień dobry Państwu. Pieniądz. Pieniądz służy do wymiany dóbr. Każdy z nas oferuje jakieś dobra społeczeństwu, towary albo usługi. I za to, co dajemy społeczeństwu, dostajemy zapłatę, dostajemy pieniądz. Ty masz coś do zaoferowania, ona ma coś do zaoferowania, on, oni, ja mam coś do zaoferowania. Ty jesteś prawnikiem, on jest fryzjerem, ona jest lekarzem, a wy pracujecie przy taśmie w fabryce, a ja jestem nauczycielem. Każdy z nas coś daje społeczeństwu i za to, co społeczeństwu daje, otrzymuje pieniądz. Za ten pieniądz może kupić usługi oferowane przez innych i towary oferowane przez innych. Po to jest pieniądz. Pieniądz służy wymianie dóbr w społeczeństwie. Ale zastanówmy się, czego chcemy od pieniądza. Jaka jest jego podstawowa funkcja? Co ma wynikać z tej wymiany dóbr w społeczeństwie? Czego chcemy? Co jest najważniejsze? Kiedy spojrzymy na pieniądz historycznie, a został wynaleziony w VII wieku przed naszą erą, to był pieniądz bity. Z grudki złota i srebra wybito pieniądz. Pieniądz miał wartość kruszcu, z którego go wykonano. Pieniądz kruszcowy. Można powiedzieć, miał wartość taką, ile było zawarte w nim kruszcu. Pieniądz zachowywał wartość. O ile nie zmalała ilość kruszcu w nim zawartego, zachowywał wartość. Ten, kto zgromadził pieniądz, ten był spokojny o swoją przyszłość. O przyszłość swoją, swoich dzieci. Można powiedzieć, to był pieniądz elitarny. Elitarny dlatego, że służył właścicielowi. Służył temu, kto go zgromadził. I taki pieniądz służył nam mniej więcej do pierwszej połowy XX wieku. Do wielkiego kryzysu 1929-33. Dlatego, że państwa jakkolwiek wypuszczały pieniądze papierowe, to zawsze ten papierowy pieniądz w mniejszym albo większym zakresie miał pokrycie w kruszcach. To nie był pusty pieniądz. I załamanie następuje od wielkiego kryzysu. Pierwszym, który dokonał tego wyłomu, był Hitler. Hitler w ciągu kilku lat, w ciągu 5-6 lat, zbudował ogromną gospodarkę. Dokonał cudu. Trzecia Rzesza nie miała złota. Trzecia Rzesza miała mniej złota niż Polska, zdecydowanie mniej. Miała mniej złota niż Czechosłowacja, malutka Czechosłowacja. A mimo to hitlerowcy doszli do wniosku, że pieniądz nie musi mieć pokrycia w złocie. Pieniądz będzie miał tylko wartość nominalną. Mało tego, oprócz pieniądza w III Rzeszy funkcjonowały także weksle MEFO, które nie były wypuszczane przez państwo, ale przez instytucję prywatną, jaką było Metallurgische Forschungsinstitut. Pusty pieniądz. Mamy zatem dwa rodzaje pieniądza. Ten pieniądz kruszcowy. Ten pieniądz, który możemy nazwać elitarnym. Ten pieniądz, który byśmy powiedzieli, jest feudalny. I ten drugi pieniądz. Pieniądz pusty. Pieniądz nie oparty na niczym. Pieniądz, który ma taką wartość, jaki wybity jest tutaj nominał. Pieniądz fiducjarny. Fiducjarny. Dlatego, że to nasza wiara nadaje mu wartość. Użyteczność tego pieniądza bez naszej wiary jest żadna, jest zerowa. I dzisiejszy wykład poświęcę temu, który z tych pieniądzów będzie stanowił o naszej przyszłości. Czy
czym one się różnią? Ten pieniądz kruszcowy zachowuje wartość. Zachowuje wartość przez to, że ma w sobie jakąś ilość złota, srebra albo innego wartościowego kruszcu. Zachowuje wartość. Pieniądz substancjalny. A ten pieniądz nie zachowuje wartości. Co jest jego jednak bardzo ważną zaletą? On powoduje wzrost dobrobytu. I teraz chciałbym, żebyśmy omówili obydwa mechanizmy i zastanowili się, który pieniądz bardziej nam służy i którego pieniądza będziemy chcieli w przyszłości. Spójrzmy na tą wymianę dóbr między ludźmi w sposób historyczny. Na samym początku mieliśmy barter, a później mieliśmy płacidła, czyli pieniądz towarowy, commodity money. To było złoto w grudkach, srebro w grudkach, miedź w grudkach, sól była pieniądzem towarowym, ziarna pieprzu, herbata, duże kamienie, muszle, alkohol, czyli woda ognista. Płacidłem były papierosy, konopie indyjskie, jedwab, słodycze, paznokcie, ziarna kakaowca i jęczmienia. Można powiedzieć, że tych towarów, które używano jako płacidła, przed powstaniem pieniądza bitego było bardzo wiele. Do nas, do Słowian, ten pieniądz dotarł stosunkowo późno. Wynaleziono go w VII wieku przed naszą erą, ale trzeba pamiętać, że w języku polskim słowo płacić pochodzi od lnianych chusteczek, płatków. To jest X wiek. W XII wieku jeszcze u Słowian wschodnich nie było pieniądza bitego. Handlowano czy używano jako płacidła skórek małych zwierząt. Stąd do tej pory przetrwała chorwacka kuna jako płacidło. W VII wieku przed naszą erą wynaleziono pieniądz w starożytnej Grecji. Ten wynalazek pieniądza był rewolucyjny, bo pozwolił na to, żeby z grudek złota, z grudek srebra wyciskać, wybijać jednakowe krążki. Kiedy kupcy szli handlować, to żeby zminimalizować ryzyko, zostawiali te złote krążki w banku, a pierwsze banki powstały już w XII wieku w północnych Włoszech. Zostawiali te złote krążki w banku, w zamian otrzymywali pokwitowania z deponowania tych złotych krążków i szli handlować, szli kupować przyprawy, szli kupować towary, które nie były osiągalne w Europie. Jednakże ten złoty pieniądz, ten pieniądz kruszcowy miał bardzo istotne ograniczenia. Najważniejszym tego ograniczeniem był fakt niewystarczającej ilości złota. Gdybyśmy całe złoto, które wydobywaliśmy w bardzo różny sposób od początku historii człowieka, no, która liczy w sumie 5000 lat, a nawet wcześniej, w prehistorii człowieka, czyli przed wynalezieniem pisma, gdybyśmy to wszystko zebrali, to dzisiaj mielibyśmy 170 tysięcy ton, mniej więcej. Czyli ta cała masa złota to jest zaledwie sześcian o boku około 20 metrów. Prawda, że niewiele? Jeżeli zechcemy tenże sześcian, to całe złoto w historii ludzkości zebrać i porównać do piramidy Cheopsa, proszę zobaczyć, jak to jest bardzo niewiele. Ale z tego całego złota połowa szła na wyroby jubilerskie. Połowę złota w historii ludzkości zużywały nasze kobiety, żeby
upiększać się. Zaledwie 17,4% szło na pokrycie pieniądza, czy szło na produkcję pieniądza. Zaledwie 17,4%. Z tego sześcianu o boku 20 metrów można by zrobić sześcian o boku 11,5 metra, który służył w tym obrocie monetarnym. Tego złota przybywało bardzo dużo, szczególnie w ostatnim okresie. Proszę zobaczyć, w roku 1900 ten sześcian miał zaledwie bok 8,8 metra. Po 60 latach wzrósł na sześcian o boku 15,1 metra, czyli wzrosła ilość złota o 400% więcej. Później w ciągu następnych 39 lat wzrosło o 80%, w ciągu następnych 12 lat wzrosło jeszcze o 40%. W ciągu XX wieku nastąpił ponad 12-krotny przyrost ilości złota. Prawda, że dużo, ale mimo tego, że tak dużo tego złota przyrosło, to jednak ilość pieniądza w obiegu wzrosła zdecydowanie bardziej dynamicznie. Tu Państwo macie na wykresie porównanie, jak to się miało ilość złota do ilości pieniądza. Proszę zobaczyć, ilość pieniądza, czyli tego typowego, tego tradycyjnego, mierzonego agregatem M3, o czym jeszcze będziemy mówili, wzrosła w latach 1960-2006 35 razy. Ale ilość złota w tym okresie wzrosła tylko 2,5 raza. Prawda, że bardzo dużo, więcej powstało pieniędzy aniżeli złota. Stany Zjednoczone w roku 2006 odeszły od agregatu M3 i zdecydowały się na pieniądz Money Zero Maturity, czyli mniej więcej odpowiednik M2, dlatego że ilość pieniądza mierzonego agregatem M3 rosła lawinowo, rosła jak komin. Trzeba było coś z tym zrobić. Inaczej zdefiniowano pieniądz. Pieniądz jest inaczej definiowany w Europie, inaczej definiowany w Stanach Zjednoczonych. Do roku 1971 papiery będące pieniądzem miały pokrycie w złocie, a cena złota była stała. Państwo widzicie, najpierw do mniej więcej wielkiego kryzysu cena wynosiła złota $20 za uncję, później wzrosła do roku 71 do $35 za uncję. I Stany Zjednoczone zobowiązały się słowami czy oświadczeniem prezydenta Trumana do wymiany dolarów na złoto po sztywnym kursie $35 za uncję. Oczywiście w stosunku do innych państw, nie w stosunku do swoich obywateli. Nixon w roku 1971 powiedział: więcej nie będziemy tego robić. Urynkowimy cenę złota. Jaki był tego skutek? Ekonomiści amerykańscy przewidywali cenę złota na poziomie 8 do $12 za uncję. Mówili, dolar jest bardzo silny. Złoto to jest nic. Dolar to jest wartość. Prawda okazała się troszkę inna. To złoto to jest coś. Proszę zobaczyć, jak wygląda cena złota w dolarach. Ta cena doszła nawet momentami do $1900 za uncję. Od szoku Nixona w roku 71 pieniądz jest wielkością fiducjarną. Nie ma pokrycia w zasadzie w niczym. Ten pieniądz ma tylko taką wartość, jaką my mu nadajemy naszą wyobraźnią. Ma wartość nominalną, ale nie ma żadnej wartości realnej. Złoto zmienia się, cały czas jego wartość. Mieliśmy tą maksymalną wartość $1900 za uncję. W tej chwili mamy mniej więcej 1250. Pieniądz od wielkiego kryzysu
a w szczególności od szoku Nixona w 1971 roku, w zasadzie nie ma żadnej wartości realnej. Jest to pieniądz tworzony z niczego, ale jak spojrzymy na nasz dobrobyt, proszę zobaczyć, tu Państwo macie od roku 1990, to takimi danymi dysponuje Bank Światowy, więc po nie sięgnąłem. To PKB realne cały czas rośnie. PKB realne świata, realne, nie nominalne, realne, wzrosło 2,5 raza. A jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to PKB wzrosło 1,9 raza przy podaży pieniądza, która wynosiła 2,5 razy. Pieniądz, z którym mamy do czynienia, od szoku Nixona w szczególności, ten pieniądz nie ma żadnej wartości. Ale dobrobyt rośnie. Można powiedzieć o tym pieniądzu, jest to pieniądz rządowy, pieniądz społeczny, pieniądz pusty. Ale ten pieniądz powoduje wzrost naszego dobrobytu mierzonego jako PKB. Możemy w dowolny inny sposób mierzyć nasz dobrobyt. Ten pieniądz powoduje wzrost naszego dobrobytu, ale nie trzyma wartości. Tego pieniądza jest zdecydowanie więcej, niż mamy kruszców na jego pokrycie. Ale pomimo tego, że nie ma wartości, nasz dobrobyt rośnie. Podsumowując, nie ma tyle złota, żeby pieniądz miał pokrycie w złocie. Pieniądz jest pusty, jest bez pokrycia. A mimo to realny dobrobyt rośnie. Realny dobrobyt szybko rośnie. I to polecam Państwa uwadze. Powiedzieliśmy sobie, że ten tradycyjny pieniądz polegał na tym, że bank wydawał kwitki, które były potwierdzeniem zdeponowanego w nim złota. Tak było kiedyś. A jak działa współczesny bank? We współczesnym banku nie ma złota. W ogóle nie ma złota. Pieniądz jest kreowany tylko w oparciu o regulacje prawne. Więcej, pieniądz powstaje w banku komercyjnym w momencie podpisania umowy kredytowej. Wcześniej go nie ma. Dopiero w momencie złożenia podpisu powstaje pieniądz z niczego. I z tym pieniądzem, który powstaje w momencie podpisania umowy kredytowej, Kowalski może wyjść z banku. Ten pieniądz najczęściej ma formę zapisów bankowych. Pieniądz banku komercyjnego ma formę zapisów bankowych. Tłumaczyliśmy sobie na jednym z poprzednich wykładów, jak to działa. Jeżeli Tom chce sprzedać dom, a Beata i Ola chcą ten dom kupić, i zwracają się Beata i Ola do banku o kredyt, 1 000 000 zł, to wówczas bank zapisuje na koncie Toma 1 000 000 zł masz, a na koncie Beaty i Oli zapisuje 1 000 000 zł winien. I do tego dopisuje odsetki, czyli inaczej koszty obsługi. Za stworzenie tego zapisu bank mówi 10%. Prawda? Jak łatwo bank stworzył 1 000 000 zł na rynku. We współczesnym systemie bankowym mamy tych klientów, których tu Państwo widzicie po stronie prawej, mamy banki komercyjne, mamy stopy procentowe. Stopy procentowe to są relacje między bankami komercyjnymi i bankiem centralnym i mamy bank centralny. Bank, który obsługuje banki komercyjne za pomocą tych stóp procentowych. I bank centralny, który ma jako jedyny prawo emisji gotówki.
To jest jego podstawowa w tym zakresie funkcja. Jeżeli spojrzymy na to, jaki mamy pieniądz w gospodarce, to proszę zauważyć, tym kolorem czerwonym mamy oznaczony pieniądz banku centralnego. W zasadzie, w pewnym uproszczeniu, to jest gotówka. A tym kolorem żółtym to jest pieniądz banków komercyjnych. Ten pieniądz jest tylko zapisem na koncie. Na koncie ma, albo na koncie jest nam winien. Proszę zwrócić uwagę, prawie 85% pieniądza, jaki mamy w Polsce, to jest pieniądz, który figuruje tylko i wyłącznie na kontach. Nie ma żadnej postaci fizycznej. Jeżeli myślisz, że masz w banku 1 000 000 zł, dlatego że 1 000 000 zapisano na twoim koncie, tak jak Tomowi zapisano ze sprzedaży domu ten 1 000 000 zł na koncie, jeżeli myślisz, że tyle masz w banku pieniędzy, to jesteś naiwny. Bo tak naprawdę masz tylko 3,5%. Bo tylko tyle wynosi rezerwa obowiązkowa banku, w którym masz konto. I te 3,5% z twojego depozytu bank komercyjny musi oddać do banku centralnego. Współczesny pieniądz to jest pieniądz, który jest gotówką, jak żeśmy sobie tam pokazali, mniej więcej powiedzmy 15%. I jednocześnie pieniądz, który jest w zdecydowanej większości tylko zapisami bankowymi. Tylko egzystuje w formie zapisów. Niektóre zapisy są pieniądzem, a inne zapisy bankowe pieniądzem nie są. To jest sprawa zdefiniowania, czym jest pieniądz. Na świecie występuje około 20 tak zwanych agregatów pieniądza. Przyjmuje się, że agregat M3, ale to się przyjmuje w Europie i też w części krajów poza Europą, że agregat M3 to jest to, co będziemy nazywali pieniądzem. A w Stanach Zjednoczonych MZM. Można powiedzieć M2. To są różne pieniądze. Zwracam na to uwagę. Pieniądz jest zapisem. Współczesny pieniądz jest tylko i wyłącznie zapisem. Jedne zapisy będą należnościami i zobowiązaniami banku, ale nie będą pieniądzem. A inne zapisy będą pieniądzem. Jak jest współczesny pieniądz tworzony? On jest tworzony w oparciu o stopy procentowe. Co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej ogłasza komunikat o wysokości stóp procentowych. Mamy 4 podstawowe stopy procentowe. Stopa referencyjna, tak zwana główna, lombardowa, depozytowa i redyskonta weksli. Stopy procentowe służą rozliczeniom między bankiem centralnym i bankami komercyjnymi. I służą do emisji pieniądza. W zależności od wysokości stóp procentowych, system bankowy może wyprodukować więcej albo mniej pieniądza. Ale to bank centralny o tym decyduje, a właściwie Rada Polityki Pieniężnej. Przez wysokość stóp procentowych decydujemy o ilości pieniądza na rynku. Gdybyśmy chcieli spojrzeć historycznie na wysokość stóp procentowych. Tu Państwo widzicie, jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych. Na początku lat 50. były bardzo niskie stopy procentowe. Ten pieniądz był stosunkowo tani, bardzo drogi. Był za czasów Reagana. I od czasów Reagana znowuż stopniowo schodzi. Po wybuchu kryzysu w 2008 roku stopy procentowe poszły bardzo nisko na dół. Po to, żeby wytworzyć jak najwięcej pieniądza i wepchać ten pieniądz do gospodarki. Kiedy spojrzymy na polskie realia, to widzicie Państwo od roku 2001 stopy procentowe w Polsce cały czas maleją, ale nadal utrzymują się powyżej zera. Niemniej,
już od kilku dobrych lat, od 2009 roku, są państwa, gdzie stopy procentowe są poniżej zera. Właściwie chcemy od pieniądza. No pierwszy postulat, jaki kierujemy do pieniądza, to żeby rósł nasz dobrobyt. A nasz dobrobyt mierzony jest wielkością PKB. Chcemy się rozwijać. A z drugiej strony chcemy, żeby bogactwo, które zebraliśmy w pieniądzu, żeby nie malało. Żeby utrzymywało swoją wartość, a nawet rosło o jakieś odsetki. Innymi słowy, stoimy zawsze przed tym dylematem. Dobrobyt PKB, niech rośnie. Inflacja, niech będzie mała, niech maleje. Najlepiej, żeby jej w ogóle nie było. Dobrobyt, żeby nam rósł. Inflacja, żeby jej nie było. Żeby była jak najmniejsza. I w ten sposób sterujemy ilością pieniądza. Jeżeli zauważamy, że PKB maleje, to znaczy, że trzeba wprowadzić do gospodarki więcej pieniądza. To znaczy, że stopy procentowe powinny zmaleć. Jak zmaleją stopy procentowe, to koszt pieniądza jest niski. Ludzie wezmą kredyty po to, żeby kupić dom, po to, żeby kupić mieszkanie, samochód, po to, żeby zainwestować w firmę. Stopy procentowe pójdą na dół. Kredyt będzie tańszy. Ludzie więcej go wezmą. I wzrośnie nam PKB. I odwrotnie, jeżeli jest wysoka inflacja, to mówimy, za dużo jest pieniędzy na rynku. I co musimy wtedy zrobić? Wtedy podnosimy stopy procentowe. Jak podnosimy stopy procentowe, nie opłaca się brać kredytu, bo jest droższy. Maleje ilość pieniądza na rynku. I w ten sposób przeciwdziałamy wzrostowi inflacji. Przez mechanizm stóp procentowych regulujemy ilość pieniądza na rynku. Jeżeli chcemy, żeby wzrastał PKB, stopy dajemy na dół. Czyli jeżeli chcemy, żeby wzrastał dobrobyt, stopy maleją. A jeżeli chcemy, żeby ukrócić inflację, czyli żeby szła inflacja na dół, stopy dajemy do góry. Bardzo prosty mechanizm. Może go zrozumieć nawet przedszkolak. Tak funkcjonuje pieniądz współczesny. Na pierwszym miejscu stawiamy nasz dobrobyt. PKB, żeby rosło, ale PKB realne, nie nominalne. To realne, czyli powiązane z inflacją. Żeby rosło nam PKB, uwzględniając inflację. Czyli to rzeczywiste, ten rzeczywisty dobrobyt. Tego chcemy. I tak regulujemy stopami. Państwo tu widzicie wysokości stóp, jakie w tej chwili występują. W Polsce mamy rezerwę cząstkową 3,5%, ale ta rezerwa w wielu krajach ma bardzo różną wartość. Podobnie stopy procentowe też w Polsce mamy na poziomie 1,5%, ale w różnych krajach to się bardzo różnie układa. Jaka będzie przyszłość pieniądza? Otóż musimy sobie odpowiedzieć znowuż cały czas na to fundamentalne, postawione na wstępie pytanie. Na czym nam zależy? Na tym, żeby pieniądz trzymał wartość? Czy na tym, żeby rósł nam dobrobyt? Czy zależy nam na tym, żeby pieniądz był elitarny i służył posiadaczom? Czy zależy nam na tym, żeby pieniądz był społeczny i służył podniesieniu dobrobytu wszystkich ludzi? To są dwie funkcje, które
próbujemy wypośrodkować, próbujemy znaleźć ten złoty środek. Ale proszę pamiętać, że ten tradycyjny pieniądz, który trzyma wartość, on służy tym, którzy będą posiadaczami, czy którzy są posiadaczami złota. Bo posiadając złoto, czy posiadając bitcoina, właściciel będzie dyktował warunki całej reszcie ludzkości. I to jest problem. On wprawdzie będzie bogaty, ale poprzez posiadanie złota, czy posiadanie bitcoina, będzie dyktował warunki dla rozwoju całej reszty ludzkości. Zupełnie inaczej jest w przypadku tego papierowego pieniądza. Papierowy pieniądz, tworzony z niczego, wprawdzie nie trzyma wartości, ale za to służy całemu społeczeństwu, służy wszystkim, bo wzrasta PKB, realny dobrobyt. Zróbmy sobie takie ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że stopy procentowe idą na dół. Idą tak bardzo na dół, że robią się bezwzględnie ujemne. Powiedzmy, że spadają na minus 20%. Co to oznacza? To oznacza, że biorąc kredyt w banku, 1 000 000 zł, mam do oddania 800 tysięcy. Pozornie nie jest to logiczne, no bo ja zarabiam, na pewno, ale czy bank zarabia? Okazuje się, że tak. Bo jeżeli ten kredyt ja przeznaczam na zakup domu, to proszę zauważyć, dzień wolności podatkowej zawsze przypada w drugiej połowie roku. To znaczy ja przez moją konsumpcję, przez moje zakupy w każdym towarze, w każdym dobru zawarte jest 50% podatku, który odprowadzam do państwa. Kupując zatem dom za 1 000 000 zł, 500 000 odprowadzam do państwa. Te 500 000 to jest praca dla innych ludzi. I teraz, jeżeli ja biorę kredyt, 1 000 000 zł na zakup domu, a oddaję 800 tysięcy, to ja zarabiam na tym stosunkowo dużo, 20%. Ale państwo zarabia na mnie 30%. W związku z tym jest to deal opłacalny dla obydwu stron. Ale co to powoduje dalej? To powoduje, że jeżeli ja biorę większy kredyt, a mniej mam do spłaty, to będę chciał w ten sposób funkcjonować. I inwestycje twoje, jego, jej, wasze wzrosną. Bo każdy woli kupić dom, mieć ten dom i spłacić 80% wartości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pieniądz przyszłości to jest dokładnie marsz w tym kierunku. To jest marsz w kierunku ujemnych stóp procentowych. Tak to się będzie kształtować. Te ujemne stopy procentowe spowodują ogromny wzrost PKB, bo każdy będzie chciał inwestować. A z czasem te kredyty można rozciągnąć na inne dobra konsumpcyjne. Powstaje pytanie, czy w tej nowej konstrukcji pieniądza jest gdzieś miejsce dla bitcoina? Myślę, że nie. Tak samo jak nie ma miejsca dla złota. Bo co prawda ta koncepcja pieniądza kruszcowego, substancjalnego jest bardzo atrakcyjna, bo utrzymuje wartość, ale nie służy wzrostowi dobrobytu ogółu społeczeństwa. A ewolucja pieniądza będzie przebiegała w kierunku wzrostu realnego dobrobytu. Dlatego przewiduję, że stopy procentowe będą szły na dół, na dół, na dół, na dół. Po to, żeby inwestowanie było coraz bardziej opłacalne. I to polecam Państwa refleksji. Dziękuję za uwagę.